Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze – Wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Rok pandemii w szpitalach na Mazowszu. Samorząd chce przeszkolić 3000 lekarzy. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego. Jest kolejna szansa na zgłaszanie projektów. Aktywne gospodynie i sołectwa poszukiwane. Wesołych świąt Wielkiej Nocy. Od roku szpitale na Mazowszu funkcjonują w warunkach epidemii. W marszałkowskich szpitalach liczba łóżek covidowych zmienia się w zależności od rozwoju sytuacji. Mówiliśmy o tym między innymi w ostatnim wydaniu programu. Niestety pojawiają się także inne problemy, jak chociażby zmniejszenie liczby niecovidowych hospitalizacji aż o 30%. Pierwszego pacjenta z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w szpitalu marszałkowskim przyjęto 7 marca 2020 roku. Decyzją wojewody w 14 szpitalach z 26 podmiotów marszałkowskich zostały utworzone łóżka dla pacjentów z koronawirusem. Dodatkowo utworzono 3 szpitale tymczasowe działające przy szpitalach wojewódzkich w Płocku, Siedlcach i Ostrołęce. W sumie we wszystkich tych placówkach jest 1066 łóżek covidowych. Niestety w ostatnich dniach sytuacja obłożenia szpitali bardzo się pogorszyła. W ostatni dzień marca w 17 marszałkowskich szpitalach dysponujących 1066 łóżkami covidowymi hospitalizowane były łącznie 1063 osoby. Zajętych było także 95 z 97 dostępnych respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. W tej chwili w szpitalu przebywa na 74 łóżkach 108 pacjentów covidowych. Podkreślam, że szpital Brudnowski nie jest szpitalem tymczasowym, więc to oznacza, że w naszym szpitalu znajdują się pacjenci bardzo, bardzo ciężcy. I jeszcze jedna statystyka: na 6-łóżkowym SOR-ze i 3-łóżkowo i plus 3 łóżka obserwacyjne przybywa w tej chwili 35 pacjentów, w tym 21 covidowych. Rok temu w oddziałach zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych funkcjonowało niemal 280 łóżek. Dziś, zgodnie z ostatnimi decyzjami wojewody i ministra zdrowia, ma być ich 1352. Jak zauważają dyrektorzy szpitali, decyzje o zwiększeniach są niezwykle trudne, bo następuje to kosztem innych oddziałów i pacjentów. Szpital w Radomiu otrzymał polecenie dołożenia kolejnych 70 łóżek covidowych. W związku z tym zarząd nakazał przekształcenie jednej chirurgii z reumatologią na miejsca covidowe i połowę oddziału chirurgicznego. Wojewoda mazowiecki dedykował do leczenia COVID-u 50 łóżek w szpitalu miejskim w Płocku. W informacji prezydenta Płocka i zarządu spółki ZOS Płock wynika, że te łóżka mają być utworzone na oddziale wewnętrznym. Obawiamy się bardzo, że na rejon około 350 tysięcy mieszkańców oddział wewnętrzny w wojewódzkim szpitalu będzie jedynym oddziałem. Przez rok pandemii aż o 30% zmniejszyła się liczba pacjentów niecovidowych hospitalizowanych w marszałkowskich placówkach wielospecjalistycznych. Te szpitale nie są w stanie wykonywać kontraktu, czyli leczyć w pełni pacjentów planowych, czy pacjentów, którzy byli przewidziani do leczenia w ramach kontraktu na 2020 rok. Oceniamy, że około 30% procedur medycznych i pacjentów nie zostało wykonane w 2020 roku. To prawda, Narodowy Fundusz Zdrowia finansował w 1/12, czyli w każdy miesiąc przekazywał 1/12 środków na funkcjonowanie tych szpitali. No ale dzisiaj spodziewa się, że do czerwca te szpitale odrobią, w cudzysłowie mówiąc, te pewne zaległości. Oczywiście to jest niemożliwe, nierealne. Coraz częstszym problemem są także niedobory kadrowe personelu medycznego oraz przemęczenie tych, którzy przez ostatni rok pracują przy pacjentach covidowych. Dlatego władze województwa planują jeszcze w kwietniu przeszkolenie 3000 lekarzy.
to program szkoleń, które będziemy realizować razem z Okręgową Izbą Lekarską. Takie szkolenia COVID od A do Z. My teraz personelu medycznego bardzo, bardzo potrzebujemy. Aby doposażyć i przygotować mazowieckie szpitale na walkę z pandemią, Mazowsze jako pierwszy region uruchomiło duży projekt unijny. Obecnie jego wartość to 360 milionów złotych. Jego celem jest doposażenie i przygotowanie mazowieckich placówek medycznych do walki z COVID-19. 25 milionów złotych z budżetu Mazowsza, 231 zgłoszonych projektów, 38 tysięcy oddanych głosów. Taki efekt przyniosła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Właśnie rusza druga edycja. Drodzy Mazowszanie, przed Wami kolejna szansa na zgłoszenie swoich projektów. Magiczne ściany i dywany, roboty edukacyjne czy interaktywne książki i globusy. To nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pojawiły się w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie i jej czterech filiach – w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie. Wszystko po to, by umożliwić wszechstronny rozwój czytelnikom oraz podnieść atrakcyjność usług edukacyjnych i kulturalnych biblioteki. Mamy nadzieję, że ten sprzęt, aplikacje, które zakupiliśmy, są zgodne z podstawą programową, pozwolą pewne wiadomości utrwalać, zdobywać nową wiedzę dzieciom, ponieważ są to aplikacje z zakresu różnych przedmiotów i dla małych dzieci, które będą na przykład rozpoznawać liście, kolory czy kształty, ale również dla starszych klas z zakresu języka polskiego, angielskiego czy geografii. Sądzimy, że będzie ten duży oddźwięk. Liczymy na to. Po tym sprzęcie, który już mamy, wiemy, że tego typu zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i wśród dzieci, i wśród nauczycieli. Interaktywna biblioteka to jeden spośród 63 projektów, który został wybrany do realizacji w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. 195 tysięcy pozyskaliśmy na zakup dosyć dużej ilości sprzętu, także każda z naszych placówek będzie mogła tak różnorodne zajęcia prowadzić i na różnych poziomach. Właśnie rusza druga edycja. Od 6 do 30 kwietnia mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać projekty. Wachlarz zagadnień jest szeroki. Od ochrony zdrowia, przez doposażenie placówek oświatowych, kulturalnych, po tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. To Państwo zdecydują, na co zostanie wydatkowane 25 milionów złotych. Można proponować projekty inwestycyjne do 1 miliona złotych i projekty tak zwane miękkie do 200 tysięcy. Sukces polega na tym, że tych projektów będzie bardzo dużo, no i że liczna rzesza mieszkańców weźmie udział w późniejszym głosowaniu, które zdecyduje, jakie projekty będą realizowane. Należy pamiętać, by projekty spełniały kilka warunków. Muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim i być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Ponadto każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców. Zachęcamy Państwa do składania wszelkiego rodzaju projektów. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, którzy wskażą Państwu drogę, jak powinny być, co powinny zawierać takie projekty, żeby przeszły pozytywną ocenę. Wystarczy przesłać wersję roboczą projektu na adres bom@mazowia.pl. Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie www.bom.mazowia.pl. Jesteś aktywną społecznie gospodynią działającą na rzecz swojej małej wspólnoty? A może Twoje sołectwo tworzą ludzie nie bojący się wziąć spraw w swoje ręce i wykazujący się szczególną pomysłowością w swojej codziennej działalności? Jeśli tak, te konkursy skierowane są właśnie do Ciebie. Pierwszy z nich skierowany jest do aktywnych kobiet z kół gospodyń wiejskich, będących często głównym motorem napędowym życia społecznego na wsi. W tym roku ich aktywność samorząd Mazowsza chce wesprzeć kwotą niemal 2,5 miliona złotych. W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 tysięcy złotych. Oferty należy składać do 16 kwietnia przez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursingo.mazowia.pl. Zapraszamy wszystkie kreatywne kobiety, które naprawdę są z jednej strony bardzo
pomysłowe, ale z drugiej strony również bardzo pracowite. Poprzednie edycje pokazały, jak ważne jest, żeby się między sobą poznawały te liderki, ale również jak ważne jest, żeby można było pokazać takie kobiety, które właśnie są bardzo aktywne. Z kolei jeśli chodzi o mazowieckie sołectwa, mogą one wziąć udział w konkursie Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sukcesy widać po sąsiedzku. Pula nagród wynosi 30 tysięcy złotych. Co należy zrobić? W formie zebranych dokumentów takich jak sprawozdania, relacje w mediach, teksty w kronice czy zdjęcia należy przedstawić osiągnięcia, inicjatywy czy zrealizowane przez sołectwo inwestycje. Zgłoszeń dokonują wójtowie, którzy mogą zgłosić jedno sołectwo na gminę. Jest to kolejna szansa na uzyskanie atrakcyjnych nagród. Wystarczy pokazać Waszą aktywność, Wasze dobre projekty, Wasze działania na rzecz społeczności lokalnej. Serdecznie zapraszamy. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszenia można przesłać także drogą elektroniczną. Szczegóły konkursu i zgłoszeń znajdują się na stronie www.mazowieckie.ksow.pl. Wójtowie mają czas na zgłaszanie sołectw do 30 kwietnia. A które sołectwa na Mazowszu okażą się najaktywniejszymi? Przekonamy się już w czerwcu. W tym roku ponownie przyjdzie nam spędzić Wielkanoc inaczej. Zamiast rodzinnych spotkań przy świątecznym stole czeka nas izolacja. Mimo to mieszkańcy Mazowsza nie tracą pogody ducha i nadziei. Postaramy się tutaj z rodziną, żeby zachować wszelkie względy normalności, żeby te święta jednak były wesołe, pogodne, żeby były takie jak w latach poprzednich. Żebyśmy wszyscy cieszyli się z rodzinnej atmosfery, z rodzinnego ciepła i żeby to wszystko miało właśnie te pozory, te względy normalności. Chciałabym, żebyśmy wrócili do tego, co było rok temu, czyli do normalności. Wiadomo, że każdy tęskni i tak dalej, no ale to niestety, trzeba jakoś się dostosować, tak, do pewnych rzeczy, do rygorów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku to się skończy. Jak zatem Mazowszanie zamierzają spędzić święta Wielkiej Nocy? Na pewno ze ściszu domowy po prostu jest tyle zachorowań, że trzeba po prostu zachować rozsądek. Zamierzam spędzać te święta w gronie rodzinnym, z mężem, z córkami i z ich rodzinami. Tym razem, w tym roku, w czasie pandemii na pewno nie będę siedziała przed stołem i się obiadała. Na pewno to będą jakieś taki po prostu ruch fizyczny. Na przykład jazda na rolkach lub jakiś spacer w lesie. Tylko z rodziną. Jest pandemia. Jest tyle zachorowań, jest tyle zgonów, musimy uważać na siebie, na bliskich. Mimo wszystko, niech będzie to wyjątkowy czas. Przed nami kolejne święta Wielkiej Nocy. To szczególne święta, święta odrodzenia, święta powstawania na nowo, święta głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej, nadające sens naszemu życiu. Z okazji tych świąt składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Wiele miłości, dobra i wiary. Miłości od tych najbliższych, których dzisiaj nie możemy spotykać, a którzy są wśród nas. Niech te święta dadzą każdemu z nas dalszej siły na co dzień. W tym świątecznym okresie życzę Państwu spokoju, miłości, ogromu zdrowia, wytrwałości. To, co dzieje się w rodzinie, niech będzie źródłem, które przeniesiecie Państwo na czas po świętach. Niech one będą spokojne, zdrowe, pogodne, w gronie rodzinnym, tak aby wszystko to, co do tej pory zimą się nagromadziło, złego, szarego, wyszło z Państwa i żeby wszystko to, co najlepsze, przyszło z tą wiosną, która coraz pogodniej uśmiecha się do nas z całych sił. Wszystkiego najlepszego. W tym programie to już wszystko, co przygotowaliśmy, a przyłączając się do życzeń zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.